Hej, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kuba Kacprzak i witam w pierwszym moim vlogu dla Magic Basketball. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z wami tutaj być i przekazywać swoje myśli. No właśnie, jaka pierwsza myśl na pierwszego vloga nadawałaby się najbardziej? Myślę, że rozmowa o LeBronie Jamesie. LeBronie Jamesie, który już oficjalnie jest zawodnikiem Los Angeles Lakers, będzie grał z numerem 23 i w pewien sposób ten jego ruch daje do myślenia, bo tak naprawdę LeBron James jest w takim momencie swojej kariery, że już nic nikomu absolutnie nie musi udowadniać. Zdobył mistrzostwo obiecane przez samego siebie, mistrzostwo z Cleveland Cavaliers, ma mistrzostwa z Miami Heat, tak naprawdę mógłby dalej sobie siedzieć w Cleveland, robić swoje, być uwielbiany i tak naprawdę zbierać już tylko w pełni zasłużone gratulacje za niewiarygodną karierę. Mimo to LeBron skoczył na dość głęboką wodę i wydaje mi się, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, bowiem ten ruch Kinga Jamesa jest zupełnie inny od tego, jaki zaprezentował przy przenosinach do Miami, czy potem przy powrocie do kawalerzystów. I już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim Los Angeles Lakers to drużyna z najbogatszą historią, drużyna, w jakiej LeBron jeszcze do tej pory nie miał okazji grać. Kiedy zaczynał swoją karierę w Cleveland, umówmy się, Cavaliers nigdy nie byli drużyną stopu, nigdy nie byli drużyną, na którą stawiano w przedsezonowych oczekiwaniach. Dopiero potem LeBron to zmienił. Wyszło to wszystko tak, że miał ten start zapewniony dość spokojnie. Mógł po prostu robić swoje, rozwijać się, być liderem tej drużyny, ale też nie było tak dużych oczekiwań, nie było porównywań do innych wybitnych zawodników tej drużyny. Nie, LeBron był po prostu jeden, jedyny i okazał się najlepszym, co Cavaliers spotkało w całej historii organizacji. Czuć inaczej wyglądało to oczywiście przy jego przejściu do Miami Heat. Miami Heat byli po jednym mistrzostwie z Dwayne'em Wade'em i Shaquille'em O'Neal'em. No, no właśnie, mieli jedną z już supergwiazdy w postaci Dwayne'a Wade'a. Dołączył do niego także Chris Bosh. No i w końcu LeBron. Stworzyło się Big Three, które miało zawładnąć ligą. No i na parę sezonów rzeczywiście tak było, choć nie kończyło się to zawsze mistrzowskimi tytułami. Ale LeBron także nie musiał się zmagać z całą historią organizacji. Miał wokół siebie kolejnych All-Starów. No i ci All-Starzy byli także obecni przy jego powrocie już do Cleveland. Pamiętamy, że Cavaliers zrezygnowali z Andrew Wigginsa, żeby sprowadzić Kevina Love'a, żeby wraz z Kyrie Irvingiem pomógł LeBronowi dać to wymarzone dla całego Cleveland mistrzostwo. Tak też się stało koniec końców. No ale umówmy się, że ten powrót był prostszy niż decyzja o tym, żeby zawitać do Los Angeles, klubu, który pod względem mistrzów zajmuje drugie miejsce w historii całej ligi. Tylko Boston Celtics mają ich więcej. Poza tym będzie musiał zmagać się z porównaniami do najwybitniejszych zawodników, a tych w organizacji jeziorowców było mnóstwo. I to od początku tak naprawdę istnienia zawodowej ligi, bo pamiętamy, że w latach 50. dominował George Mikan, pierwszy wielki center tak naprawdę w NBA. Potem mieliśmy Jerry'ego Westa, Elgina Baylora, był Wilt Chamberlain. Potem były czasy Karima Abdul-Jabbara, Magica Johnsona, Jamesa Worthiego, Michaela Coopera. Następnie przyszedł Shaquille O'Neal. Do zespołu z draftu dołączył Kobe Bryant. Więc mieliśmy naprawdę mnóstwo tego talentu. No i LeBron po raz pierwszy będzie się musiał nieco zmagać z tymi oczekiwaniami, że dołączy do tego Hall of Fame jeziorowców. Tym bardziej, że pamiętamy, to jest pierwszy duży transfer, duży kontrakt, jaki Lakers udał się podpisać od czasów Steve'a Nasha i Dwighta Howarda. Pamiętamy, że tamten eksperyment kompletnie zawiódł. Howard swoją mentalnością zupełnie nie pasował do Kobe'ego Bryanta i tego, czego on wymaga od swoich partnerów z zespołu. Steve Nash niestety posypał się zdrowotnie. Cała tamta historia zakończyła się fatalnie. No i nie udało się potem jeziorowcom
dokoptować Kobiemu żadnego wielkiego zawodnika. To też świadczyło o tym, że gdzieś ta organizacja na parę lat przestała się liczyć. No i teraz LeBron wchodzi do nowego ogródka. Ogródka pełnego młodych, zdolnych talentów, ale tak naprawdę on tam będzie jedynym All-Starem, takim z krwi i kości. I to też mnie poniekąd zastanawia, czy LeBron się tego nie bał, czy też stwierdził, ej, słuchajcie, ja chcę wychować swoich następców, ja chcę pokazać, że ci młodzi zawodnicy są w stanie ze mną osiągnąć naprawdę wiele. Bo talentu, jaki jest w drużynie Lakers, nie można odmówić. Jest Josh Hart, jest Kyle Kuzma, jest Lonzo Ball, który jeśli tylko będzie miał spokój od swojego ojca, to myślę, że naprawdę będzie się dalej fajnie rozwijał. Doszło kilku weteranów, m.in. Lance Stevenson i JaVale McGee, którzy mają wykonywać brudną robotę, po prostu. I też przyznam szczerze, że troszkę śmieszyły mnie te opinie, że jak to Lance Stevenson z LeBronem Jamesem w jednym zespole, przecież oni się nienawidzą i tak dalej. Ja tylko przypomnę historię z Kobe'im Bryantem i Ronem Artestem. Oni też mieli się nie dogadywać. Oni też mieli się szybko pokłócić i Ron Artest miał szybko wylecieć z zespołu. Tymczasem znany gdzieś jako Meta World Peace dawał sobie świetnie radę i Kobe był zachwycony współpracą z tym pozytywnie zakręconym gościem. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę LeBron będzie zadowolony, bo gdzieś mimo wszystko w Cleveland brakowało tego typu zawodników. I tak jak mówię, ta drużyna jest stworzona bardzo ciekawie. Magic Johnson oczywiście spełnił pierwsze takie duże oczekiwania względem niego, sprowadził mega gwiazdę, największą możliwą gwiazdę, więc LeBrona, ale do tego nie pozbył się tych młodych talentów. To też jest niezwykle istotne. Oczywiście odszedł Julius Randle, ale w momencie, w którym ma się Kyle'a Kuzmę, no to można było się zastanowić, czy rzeczywiście będzie można jakoś to pogodzić, czy dwóch dobrych zawodników będzie w stanie razem współgrać, tym bardziej na jednej pozycji. Okazało się, że jednak Kuzma będzie tym zawodnikiem, który ma prowadzić dalej Lakers, ma się uczyć od LeBrona i to będzie naprawdę fantastyczne patrzeć na to, jak te wszystkie młode prospekty się rozwijają przy LeBronie. Wydaje mi się, że jest oczywiście szansa na to, że ktoś z All-Starów jeszcze dołączy do Lakers, ale nie jest to robione na siłę. I to mi się też bardzo w zarządzaniu Magica Johnsona podoba. Natomiast sam LeBron, on wie, że staje przed innym wyzwaniem. Bo oczywiście on chciałby zdobywać kolejne mistrzostwa, on chciałby móc być na tym piedestale, jaki jest zarezerwowany na ten moment dla garstki zaledwie graczy z historii ligi. Mowa tu oczywiście o Kobim, o Michaelu Jordanie i o choćby Karimie Abdul-Jabbarze, ale wydaje mi się, że LeBron po prostu stwierdził po tym długim, długim czasie, że chce zmian, że jemu już nie zależy tylko na samym mistrzostwie, ale chciał poszukać nowych wyzwań. To jest zawodnik, który gra w lidze już tak długo, że żeby się jeszcze odpowiednio zmotywować, potrzebował takiego punktu zaczepienia i tym punktem zaczepienia jest bez wątpienia historia Lakers. To jak wspaniali zawodnicy tam grali, ile znaczyli dla samego klubu, jak i dla całej ligi. I LeBron stwierdził, ok, sprawdzam, czy ja też to potrafię, to będzie ciekawe, no bo zobaczył, jak pięknie uhonorowani zostali, czy to Shaquille O'Neal, czy Kobe Bryant, czy nawet zawodnicy jeszcze z poprzednich dekad. Jak to wszystko wygląda, podejrzewam też, że wpływ miała na to sama osoba Magica Johnsona, więc jednym z najwybitniejszych zawodników w historii. Zawodnika, do którego LeBrona się porównuje nawet, bo obaj kapitani potrafią rozgrywać pomimo wysokiego wzrostu. Więc tutaj też wydaje mi się, że to, jak Magic potrafi zarządzać drużyną, do tego, jak genialnym zawodnikiem był, to wszystko sprawiło, że LeBrona ciągnęło do tego, że chciał w końcu mieć też po swojej stronie władzę klubu, że nie chciał być uważany za wszelkie zło, jakie się dzieje w klubie za każdym razem, kiedy coś nie wychodziło. Tu ma taką możliwość. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać i też jak mocno odciśnie swoje piętno LeBron, tym bardziej, że konferencja zachodnia, wiadomo, jest dużo bardziej wyrównana
niż Konferencja Wschodnia, w której grał przez całą swoją dotychczasową karierę. Więc to też będzie przeskok z grania ze słabszymi drużynami, gdzie teraz nagle w jednej dywizji będzie miał Golden State Warriors. Słuchajcie, no cztery spotkania pomiędzy Stephenem Currym i LeBronem Jamesem to będzie coś niewiarygodnego. Dlatego ja czekam na to, jak to się wszystko potoczy. Wiadomo, że dodatkową motywacją dla LeBrona są sprawy biznesowe, że on bardzo liczy na to, że przyjmie go w swoje szeregi Hollywood jeszcze bardziej niż do tej pory. Dlatego mam wrażenie, że to wszystko idzie w takim bardzo ciekawym kierunku i łączy się w niebywale smakowitą, tak to określmy, całość, bowiem to, co LeBron ma do stracenia, czy on ma coś do stracenia? Właśnie, czy on jeszcze w tym momencie ma coś do stracenia? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wszystko, co mógł osiągnąć, już tak naprawdę osiągnął. Ma mistrzowskie tytuły, ma nagrodę MVP, jest najbardziej dominującym graczem ligi, jest wymieniany w jednym szeregu właśnie z Magiciem Johnsonem, Michaelem Jordanem, Kobe Bryantem i innymi największymi NBA. Więc tak naprawdę teraz może skupić się na rzeczach dodatkowych. Wydaje mi się, że też szukał takiego większego spokoju, że zależało mu na tym, by w końcu mieć troszkę więcej swobody. Być może trochę mu ciążyło to, że jest w swoim rodzinnym mieście, że cały czas patrzą mu na ręce i wymagają od niego, żeby zdziałał cuda, ratując to, co się nie udawało Cavaliers. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem ciekaw waszego zdania. Jak wy uważacie, czy rzeczywiście ten ruch LeBrona będzie korzystny dla obydwu stron, czy tylko dla samego LeBrona? No a może LeBron stwierdzi nagle, że jednak chce odejść, że jednak nie podoba mu się w Los Angeles. Przecież taki scenariusz też jest możliwy. Także dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Ja raz jeszcze dziękuję serdecznie za zaproszenie na Łamy Magic Basketball. Polecam nas śledzić, oglądać, czytać i wszystko, co możliwe. No i zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Pozdrawiam i do zobaczenia.